Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Nikonem, a dzisiaj witam was w nietypowym filmiku. Będziemy dzwonili do ludzi. Będziemy do ludzi dzwonili i będziemy robili sobie bekę. Najpierw zadzwonię do mojego ziomeczka. A potem do mojej laski powiem, że jestem w ciąży. Zrobię test ciążowy i w ogóle. Halo? Tak. Dzień dobry, czy dodzwoniłem się do Kropskiego Zakładu Pogrzebowego? No. Tak. Dzień dobry, ja bym chciał trumnę zamówić. Jakie państwo polecają trumny, bo na pewno będzie mój pogrzeb niedługo. Gdzieś około 1 stycznia, bo moja dziewczyna mnie zabije za to Q&A, bo powiedziałem, że mnie zabije, jak się spotkam z fanką i w ogóle ja się cały trzęsę. No, wiem, widzę to Może pan powtórzyć? Jaką tam polecacie, no? Jaką najtańszą? Pół na pół. Gdybym był biedny, to bym nie nagrywał na YouTubie, panie. Nie. No. Za 5 dych, tak? No, no to dobrze, to fajnie. No, słuchaj pan, jeszcze środek może być fajny, ale to pan musi zapłacić 50 kolejne, bo pan będzie luksusowo, będzie pan na parkach, taki wiesz, nie? Tam 5 dyszek i będziesz w niebie, jak będzie no. Nawet piękne, to będzie jak w niebie, to pan będzie miał. No ale i tak moje ciało zjedzą robaki, więc i tak chyba będę spalony. Ale to będzie taka specjalna szkoła, co się tam kosztuje, bo wiemy tam. To będzie tak jakby twoje łóżko, no, fajnie. Aha, spoko. Mamy już kurwa zadowolonych klientów, tak, tam mamy też kogoś internet i telefon przy okazji, więc można tam wystawić pokazę. No generalnie ogólnie tam jest piękne. No to mi proszę tam na Facebooku albo na tym, na YouTubie pod jakimś filmikiem napisać adres URL do tej strony po prostu i ja tam wejdę i sobie tam trumnę zamówię. Aha. Aha, dobra. No, więc generalnie polecamy się. Dostawa to coś około, zależy gdzie pan mieszkasz. No, w Gostyniu. No, no to coś tak około 50 dostawa. 100 zł za dostawę? A ja pierdzielę, 150 będę musiał zapłacić? Tysięcy? Pomiędzy Gorskiem i Machaj 100 tysięcy, a pomiędzy Bidakiem 50 tysięcy. Płacisz i 100 tysięcy. Będziesz taki na minusie. Spoko, dziękuję. Ty jak? No, mówimy, czy pan przyjeżdża, prawda? To wie pan, wolę przyjechać. To jest na jakiej ulicy, proszę pana, w Krobi? Na ciemnej uliczce, okej. Łapki. Przyjeżdżaj i bierz przez
No, więc mam nadzieję, że nie słyszałeś. No, do widzenia. Do widzenia. Ja powiem jedno. To oczywiście było dla Beki. No dobra. To teraz do mojej dziewczyny zadzwonimy. I powiem, że jestem w ciąży. Fuck. Halo? No, no siema. Cześć. Słuchaj, zrobiłem test ciążowy. Jestem w ciąży, będziesz ojcem. Cieszę. Nie, ale ja serio mówię. Dlaczego ja jestem... dziewczyną, a nie chłopakiem? Nie no, żartuję, będziesz mamą. Ale to ja to dziecko urodzę. O Jezu. No co? Może spotkam ją. Bo jest bardzo ciekawie. Ja bym jej z miłą chęcią wpierniczył. Tylko nam tak wygląda, że... ona nie śmoli. Dobra, no to... Ja i ta gruba szmata w ogóle nie powinna się urodzić. No właśnie. Hej, teraz już jest mądrzejszy. No. W porę. A co tam w ogóle? U ciebie? Nic, po staremu. Dobrze. A u ciebie? No dobrze, dobrze. Fajnie. Domu śmierdzi kroplami żołądkowymi. Spoko. Ale do tego w kiblu. Mam nadzieję, że jak się da, to już tak nie będzie. Okej. Pozdrów Grabki i powiedz, że ma wpiernicz ode mnie. Jedną nie kazam. To dobrze. Już się czułam o niej z daleka. Jak ja znajdę swoją matkę, to będę święta. Dobrze wiedzieć. Mówiłam, że ja to dziecko. No. Zadzwonisz później? No, zadzwonię. No, pa, pa. No, hej. Ludziska, więc to by było na tyle w tym filmiku. Taki beczkowy troszkę, no, chyba się zorientowała, że ją prankuję, ale zajebiście, mam w górę. Ludziska, jeżeli chcecie więcej tego typu filmiku,
tego typu filmików, coś interesujących, chwila. No, jeżeli chcecie więcej tego typu filmików, no to zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, skomentujcie. Ja się z wami żegnam, do następnego filmiku. Jaki debil. Trzymajcie się, na razie, cześć. No i oczywiście jeszcze bym chciał wam powiedzieć, że tam jeszcze w przyszłości będzie filmik na temat wystroju tego pokoju ze spokojem. Tego nie ma. Tego tutaj na co dzień nie ma. Nie będzie już od jutra. Więc ze spokojem. I wam wszystko powiem, dlaczego się przeniosłem do innego pokoju. Takie pogaduchy zrobię w formie vloga. No i... Cześć! One day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me it's okay to sit when shit hurts. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this. So-called life they call living, but I call it strange. And I bet I'll do it, cause I'm on my way and strong enough that I can